Siostra Faustyna po raz pierwszy przyjeżdża tutaj w lutym w 1929 roku i przez 4 miesiące zastępuje w kuchni jedną z sióstr. Po raz kolejny przyjeżdża tu po ślubach wieczystych 27 maja 1933 roku i zostaje na blisko 3 lata. Jej obowiązkiem staje się tutaj praca w ogrodzie. Tutaj mamy okno Faustyny, okno, przy którym miała celę. Pokoje, w których mieszkają siostry, nazywają się cella i pochodzi to z łacińskiego słowa celum, celi, czyli niebo. Tutaj jest cela siostry Faustyny, którą dzieliła z inną siostrą. Była ona przedzielona kotarą. Faustyna przez długi czas modli się o dobrego spowiednika i kierownika duchowego. Dostaje wizję od Pana Boga, księdza Michała Sopoćki. Nie zna go jeszcze wtedy i tu właśnie w Wilnie poznaje księdza Michała. Jest on spowiednikiem sióstr. Ksiądz Michał początkowo, zaskoczony tym, co opowiada Faustyna, poddaje ją pewnym próbom, które wiele kosztowały siostrę Faustynę. Pytał też o nią przełożoną, poddawał ją badaniom dotyczącym zdrowia psychicznego i fizycznego i dopiero po uzyskaniu pozytywnych rezultatów zaangażował się w misję namalowania obrazu. Tutaj mamy jego stułę. Tu mamy dokument mówiący o tym, że ksiądz Michał został uznany błogosławionym. Tu jego różaniec, książeczka i relikwie. Tu mamy relikwie Faustyny. W miejscu, gdzie stoją relikwie i wisi obraz, było miejsce siostry Faustyny. Natomiast ze względu, że nie można było wszystkiego pomieścić i relikwii, i jej łóżka, jest przedstawione to w innym miejscu. I tutaj mamy pokazane, jak jej cela mogła wyglądać. Jest to łóżko z czasów Faustyny, natomiast nie jest jej to oryginalne łóżko. Stoliki, krzesło były już wyposażeniem bardzo luksusowym. Naturalnie nie przynależało do wyposażenia celi. Ponieważ spowiedź siostry Faustyny zajmowała bardzo dużo czasu, ksiądz Michał Sopoćko poprosił ją o spisywanie wszystkich myśli i doświadczeń duchowych. I tutaj właśnie powstaje po raz pierwszy jej dzienniczek. Pewnego razu pojawia się anioł siostrze Faustynie i każe jej zniszczyć dzienniczek, spalić go w piecu. Siostra nie wiedziała, co to znaczy. Myślała, że to jest prawdziwy anioł i rzeczywiście ma to zrobić. I właśnie posłuchała go i pierwszy egzemplarz dzienniczka został spalony. Tutaj mamy oryginalny piec, który był w celi siostry Faustyny i tutaj właśnie został spalony pierwszy egzemplarz dzienniczka. Ksiądz Michał kazał jej napisać dzienniczek od nowa. On już nie był tak poukładany i tak czasowo zgrany jak oryginał. Tu przez okno można zobaczyć ogród, którym zajmowały się siostry. Były tam jabłonie. Do dnia dzisiejszego zachowała się jedna jabłoń. Z 13 na 14 września 1935 roku Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie koronkę do Miłosierdzia Bożego jako modlitwę na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego. Tutaj widać, jak wyglądały ściany, jak były budowane w tamtym okresie. I
jeszcze jedno pomieszczenie, które wygląda na pewnego rodzaju kaplicę. Do 28 kwietnia 1935 roku obraz Miłosierdzia Bożego wykonany przez Eugeniusza Kazimirowskiego został wystawiony w Ostrej Bramie. Fragment z dzienniczka. W piątek, kiedy byłam w Ostrej Bramie, w czasie tych uroczystości, podczas których obraz ten został wystawiony, byłam na kazaniu, które mówił mój spowiednik. Kazanie to było o Miłosierdziu Bożym. Było pierwsze, czego żądał tak dawno Pan Jezus. Kiedy zaczął mówić o tym wielkim miłosierdziu pańskim, obraz ten przybrał żywą postać i promienie te przenikały do serc ludzi zgromadzonych, jednak nie w różnej mierze. Jedni otrzymali więcej, drudzy otrzymali mniej. Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu dostąpi go. Jest pięknie. Właśnie idę do kościoła, gdzie jest oryginał obrazu namalowany pod wskazówkami siostry Faustyny Kowalskiej. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego znajduje się między blokiem kamienic z jednej i z drugiej strony. Są tam pomieszczenia mieszkalne czy gospodarcze. Też może mówić to nam o pokorze Pana Boga, który wybrał sobie to miejsce na czczenie obrazu Boga Miłosiernego, które jest bardzo skromne, wciśnięte w życie ludzkie, w zwykłą, szarą codzienność. I w środku mamy adorację Najświętszego Sakramentu, która jest całodobowa. Można w każdym momencie iść i spotkać się z Panem Bogiem. Historia obrazu Jezusa Miłosiernego jest dość długa. W opisie podlinkuję Wam stronę, gdzie możecie poczytać i zobaczyć troszkę więcej na temat tego obrazu i jego proces odświeżania, przywracania do życia, również miejsca, w których się znajdował. Tablica, która nam mówi, w jakich latach ksiądz Michał służył w parafii. A tu zestawienie obrazu. Po lewej stronie jest namalowany pod wskazówkami siostry Faustyny. Po prawej stronie jest namalowane autorstwa Adolfa Chyły z 1943 roku. Ten pierwszy, Jezus patrzy w dół, ponieważ on patrzy z krzyża na ludzi. Natomiast w tym drugim obrazie Jezus patrzy prosto w oczy. Przy tym pierwszym Jezus jest zupełnie na ciemnym, czarnym tle i sam Jezus jest światłością, natomiast promienie są wyraźnego koloru czerwonego i bladego. Natomiast ten drugi, tło widać, że jest szarawe i promienie nie są wyraźnego koloru. W momencie, kiedy Faustyna zobaczyła namalowany już obraz ukończony, rozpłakała się, ponieważ czuła, że nikt nie jest w stanie oddać piękności
Boga, taki jaki On jest rzeczywiście. Wtedy Jezus do niej mówi, że nie w farbie i pędzlu jest moja siła, a w miłosierdziu moim. Zatem nie chodzi tutaj o jakąś wersję, tylko o same miłosierdzie Boże, które obraz przedstawia. To by było na tyle. Dajcie znać, jeśli filmik Wam się podobał i zasubskrybujcie, jeśli tego nie robicie, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowych filmikach z Talita Kum. Życzę Wam pokoju i pozdrawiam.